Dobrze, na początek wracamy do dwóch wydarzeń ostatnich dni, które poważnie wstrząsnęły światem, nie tylko polityką. Myślę, że pokazywały, jakie konflikty w najbliższym czasie nas czekają i jak najbardziej wpływowi ludzie na świecie będą próbowali je rozwiązać. Pierwszy to szczyt G7 w Kanadzie, na którym doszło do chyba najbardziej spektakularnego w ostatnich latach sporu między prezydentem Stanów Zjednoczonych a jego dotychczasowymi sojusznikami. Drugie to spotkanie Donalda Trumpa z Kim Jong-unem, prezydentem Korei Południowej, przepraszam, Korei Północnej oczywiście w Singapurze. studio Grzegorz Dobiecki z Polsat News. Autor programu to był dzień na świecie. Dzień dobry. Dzień dobry. Szczegółowo wiele mówiliśmy na temat obu tych wydarzeń. Proponuję, żebyśmy spojrzeli nieco szerzej i spróbowali się zastanowić, zastanowić o co chodzi Donaldowi Trumpowi w dwóch dziedzinach. Po pierwsze, w stosunkach z sojusznikami zachodnimi, a po drugie, w stosunkach z państwami, które tradycyjnie przez Zachód i Stany Zjednoczone były traktowane jako państwa y, nie, nie, nie tak samo partnerskie jak powiedzmy Wielka Brytania, Francja czy Niemcy. Y, zacznijmy od zachodnich sojuszników. O czym świadczy to, co wydarzyło się na G7? To może jeszcze taka refleksja i, i opis, chociaż w radiu trudno pokazywać obrazy, to proszę sobie to wyobrazić, to zdjęcie być może Państwo widzieli. Nie wiem zresztą, czy to jest fotografia, czy to jest stopklatka z filmowego kadru, z, z, z nagrania wideo. Moment, który wygląda jak, jak z obrazu Starych Mistrzów. Grupka przywódców G7... Między innymi Angela Merkel wysforowana naprzód i pochylona w takiej pozie, bo ja wiem, prokuratorskiej, a może tylko w pozie petenta nad siedzącym Donaldem Trumpem. Donald Trump jest sam, siedzi sam naprzeciw wszystkich innych, Junckera, Merkel, Macrona, Justina Trudeau i milczy. Trudno, żeby coś mówił, skoro to fotografia. Nie wiemy, jaki to był moment. Podobno oni wtedy wszyscy byli bardzo zmęczeni. To jest tylko zapis zmęczenia e, po podługi. Ale, Ale symbol jest niebywały. To jest, to w ogóle, nazwałem to sobie ikoną izolacjonizmu. To sfotografowany izolacjonizm został w tym momencie. Niezależnie od tego, e, co się kryło rzeczywiście za tą, za tą sceną. Donald, sam, Donald Trump sam wobec wszystkich. Czy rzeczywiście sam... E, Cokolwiek on by mówił o tym, że Ameryka przede wszystkim, to przede wszystkim będzie się odzywał świat. Z interpretacją jego postawy wszyscy mają kłopoty, przecież nie tylko my tutaj. Wydaje mi się, że izolacjonizm wobec tego, jak świat się rozwinął, jest postawą czy, czy metodą niemożliwą do przyjęcia i do zrealizowania. No, nie da się prowadzić gospodarki. Połączonej więzami eksportu, importu, kooperacji, tylko, że tak powiem, pod siebie, tylko mając na względzie własne korzyści. No, no. ale on to właśnie robi. No, milczę, rzeczywiście, bo tu trudno. No, on to ale... właśnie robi i mało tego, zaraz do tego dojdziemy. Nie bez skutków i nie bez, nie bez, bez sukcesów. Nie bez sukcesów. Przeczytałem taki artykuł niedawno w miesięczniku The Atlantic, którego autor rozmawiał z jednym z członków administracji, zadając mu pytanie, na czym polega doktryna Trumpa. I w moim autorskim tłumaczeniu ta doktryna brzmi: Jesteśmy Ameryką Gnoje. Gnoje było troszeczkę mhm. innym słowem. Czyli jak wam się nie podoba, to spadajcie. Prezydent Obama przede mną przepraszał za wszystko, szukał świata. Wielopolarnego, nie wiem czy takie słowo istnieje po polsku, świata, w którym mamy wiele ośrodków władzy, Amerykanie się będą nastawiać, odstawiać, szukać sojuszników itd. Trump uważa, że to jest zawracanie głowy. Ameryka jest najpotężniejszym państwem, Ameryka traci na handlu. Ameryka ma zyskiwać i ma określać siebie wobec samej siebie jako najważniejsze państwo na świecie. E, Jesteśmy od, Ameryką, gnoju Powinien sobie wziąć y, Donald Trump za rzecznika Albo za głównego ideologa Donalda Rosiaka A nie takich panów jak Steve Bannon Zresztą już odeszli w mroki Gdzieś tam tej polityki mniej istotnej być może tak. Ja przed chwilą powiedziałem, ja z kolei wypowiedziałem się pewnie trochę jak, jak rzecznik, czy przedstawiciel tego starego zachodniego świata, tej części reszty świata, która nie może uwierzyć w to, co Trump wyprawia. No bo przecież nie może, no jakżeż to tak? Handel się zglobalizował, nie da się tego odkręcić. Więzy współpracy między nami są tak głębokie i tak ważne, że nie można ich rozrywać. Jeśli Trump uważa, że można, i co więcej, udaje mu się to zrobić bez szkolenia. Szkód dla Ameryki, no to tym gorzej dla reszty świata. No, jemu się to udaje, bo jak popatrzymy na to, co się dzieje wewnątrz Stanów Zjednoczonych, to mamy Wyniki sytuację, gdzie. Wyniki gospodarcze są? Wyniki gospodarcze są najlepsze w ogóle od dziesiątków lat. Tnie podatki, nieprawda, że tylko dla bogatych. Tnie podatki dla wszystkich. Zgadza się na wszystkie programy społeczne, które są zgłaszane przez Kongres. Nie ma z tym najmniejszego problemu, to co się i sobie dodrukowywuje pieniądze, ponieważ Ameryka i tak ma tyle dolarów, ile chce i może zadłużyć się tak bardzo, jak chce, wypuścić tyle obligacji, ile chce tak, i to, zostaną to w one w Ameryce powstają dolary, a nie gdzie a indziej. Nagle się okazuje, że to, co wydawało się kiedyś nieprawdopodobne w ramach farsy czy groteski, wsparcie na przykład republikanów, Trumpa, za dwa lata, tak, dobrze mówię, przy następnej rundzie, przy następnej yy, kadencji, to się nagle gdzieś tam jest w zasięgu wzroku. No i reszta świata, której ja tu najwyraźniej jestem przedstawicielem, a w każdym razie u, 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 uczniem yy, tej szkoły, która dominowała yy, przez, przez dziesięciolecia, uczniem może nie, nie, nie najlepszym, niewzorowym, ale przecież. Ma z tym kłopot tak jak ja mam, bo co w takim razie mają zrobić, jak, jak usłyszeliśmy, dotychczasowi sojusznicy? Prawda? Tak to zabrzmiało we wstępie do naszej rozmowy. Dotychczasowi sojusznicy Trumpa, jakby to mieli być już wkrótce byli sojusznicy, co ma zrobić reszta świata? Nie jest w tak luksusowej sytuacji, że sama sobie wydrukuje walutę, sama sobie napędzi gospodarkę, sama sobie podatki zredukuje, no bo zależy w ogromnej mierze od, tak jak Niemcy, od eksportu do Stanów Zjednoczonych nie wiem, nie mam dobrej odpowiedzi na to. Mnie przychodzi do głowy właśnie inny obraz. Myślałem sobie, że do karykaturzysta jakiś by to mógł zrobić i sprzedaje za darmo pomysł. Operacja na sali operacyjnej, na stole operacyjnym leży pacjentka Europa. Pan chirurg Macron stoi nad nią, obok anestezjolog pani Merkel i i pani anestezjolog mówi do Makrona Doktorze, tracimy ją Bywają takie sceny na operacji Jeszcze z odpowiednim tam wskaźnikiem Tym rysunkiem na, na monitorze Tracimy ja ją A doktor może... mdleje na to wychodzi. Nie, doktor mówi, wszystko jest w jak najlepszym porządku, bo, no bo on przyjmuje tutaj pozycję, albo bardzo chce, żeby wyglądał na, na równie pewnego, swego, pewnego siebie i pewnego swego, co, co Donald no, Trump. No dobrze, ale przyjrzyjmy się w takim razie tej odpowiedzi liberalnego świata, no bo wspominasz o Macronie. To jest rzeczywiście lider, który przynajmniej w tej warstwie retorycznej foruje się na czoło, prawda? Mamy sytuacje dramatyczne w Niemczech. Nie wiemy, czy za tydzień nie upadnie rząd pani Merkel, w związku z tym, co się dzieje, jeśli chodzi o politykę imigracyjną i starcie z CSU. Mamy rząd pani Theresa May, który może upaść w każdej chwili. Mamy nowych, jakich się nazywa, populistycznych polityków w różnych innych krajach, ostatnio we Włoszech. Czy to, jest, czy to jest jakaś realna odpowiedź Europy? To znaczy, czy ma, ma Macron uchodzi za odpowiedź Europy na, na Donalda Trumpa. No, znacznie chyba jednak bledsza taka wersja, nie tak zdecydowana. Teraz wygląda na to, że odpowiedzią Europy na Donalda Trumpa nie jest Macron, tylko właśnie nowy rząd włoski albo to, co już zaczęto nazywać Osią Wiedeń, Rzym, Monachium, bo wcale nie Berlin. Figura, prawda, geopolityczna. No tak, Macron szczególna. się tej osi sprzeciwia. Macron powiedział, że polityka Niemiec jest ustalana w Berlinie. Zgoda, ale jego sprzeciw nie musi wiele znaczyć wobec, wobec siły i determinacji tych trzech przywódców, którzy tak się jest. do czegoś umawiają. Odpowiedzią Europy na Donalda Trumpa jest być może Orban. To jest odpowiedź, która jest bardzo pomyślna Donalda Trumpa. Chociaż Orban był przed nim i robił swoje przed nim. Orban jest według mnie patronem tej osi Monachium, Rzym, a nie niektokolwiek no, inny. No, jak popatrzymy, w jakim kierunku zmierza polityka imigracyjna Europy w tej chwili, to ona zmierza w takim kierunku, który zarysował Jarosław Kaczyński i Wiktor Orban w 2015 roku. No i wygląda na to, że to nie był to nie była mrzonka, ani to nie był chybiony kierunek. Bo wszyscy się teraz zgadzają. Przymuszeni faktami, przymuszeni wydarzeniami, z tym, że Europa musi swoje granice chronić, bo inaczej grozi jej. Myślę, że nie wszyscy się zgadzają i chyba nigdy nie zgodzą się do, co do pewnych, powiedziałbym, rozwiązań retorycznych stosowanych przez obu tych liderów, których wymieniłem w 2015 roku i później, ale co do polityki, co do trzonu polityki, to dochodzimy mniej więcej do tego. Retoryka jest tutaj tylko. Tylko ozdobnikiem. Jest taka powieść wyklęta przez grona długo uchodzące za elity, pewnie jeszcze nadal czujące się elitami, a może nimi będące Żana Raspaja, obóz świętych, w której autor stawia, zresztą ta sytuacja, jak tam opisana, da się łatwo skojarzyć ona jest dużo bardziej dramatyczna. I skrajna z losami tego statku Aquarius, który teraz pływa od portu do portu po Morzu Śródziemnym. Raspaj stawia taką tezę, że tchórzostwo okazane słabym wcale nie jest gorszym rodzajem tchórzostwa. Migranci są słabi, słabsi niż państwa, które są wyposażone w siłę, co więcej legalną, prawowitą, siłę i przemoc. I nie należy okazywać, twierdzi Raspaj, słabości wobec tchórzostwa wobec tych, którzy są słabsi, tylko dlatego, że są słabsi, bo to się bardzo źle może skończyć. Dobrze, jeszcze jedna rzecz, o którą chciałem spytać. W ramach tej doktryny Trumpa, on ma jakąś słabość do, liter, do, do liderów autorytarnych. Tacy amatorzy, psycholodzy mówią, że to jest, że to jest jakieś, jakieś jego psychologiczna słabość, która polega na tym, że szuka, szuka po prostu twardych mężczyzn, bo mu się tacy podobają. Chwali Kima, chwali prezydenta Chin. Myślę, że kwestia czasu. On, Władimira Putina chwalił tak samo, prawda? W tej chwili mu nie wypada za bardzo, bo, 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 bo to się źle kojarzy. Ale on ma słabość do tego typu liderów i nagle okazuje się, że krytykowani przez Donalda Trumpa politycy to są politycy demokratyczni, politycy słabi, politycy narażeni na to, że yy, zostaną obaleni przez parlament czy zostaną obaleni przez opozycję. Podobają mu się ci, którzy nie mogą zostać obaleni. Ha, baobaby umierają, być może nie tylko e, tych e, tych tak wiekowych organizmów wydawać by się mogło nienaruszalnych to dotyczy, no może się kończy e, system. Yy, całe urządzenie świata tego wolnego, do którego przywykliśmy i które chcieliśmy uważać trochę jak Fukuyama, prawda? Za do wieńczące historie. Może ona teraz odbija w zupełnie inną stronę, albo już to się stało. Przecież takie przełomy nie następują z dnia na dzień. Być może już żyjemy w zupełnie innym systemie, kiedy, yy, kiedy do, najwięcej do powiedzenia będą mieli ci właśnie stanowczy, autorytarni. Na granicy yy, dyktatury pewnie nie, ale o ciągotach autorytarnych Demokraci nieliberalni, słowem jak to, jak to określa Orban, a te wszystkie inteligenckie hamletyzowania, dzielenie włosa na czworo, przywoływanie moralnych wątpliwości w uprawianiu polityki, okazuje się nieskuteczne, niemodne i niepotrzebne. Z jednym zastrzeżeniem, to się za parę lat może zmienić, kiedy Ależ Donalda oczywiście. Trumpa nie będzie w Białym Domu i przyjdzie inny prezydent. I to wszystko, co dzieje się w tej chwili, wyrzuci do kosza. A myśli, a myśli pan, że to będzie można odkręcić tak łatwo? Że pewne zmiany zaszły już tak daleko, że one przynajmniej ich skutki częściowo choćby pozostaną. Daleko nie szukając, polskie 500-plus to jest coś, czego już się żaden przyszły rząd jakikolwiek będzie nie wyprze. I takich rzeczy pewnie jest bardzo wiele, wychodzących znacznie gdzieś tam wyższe, wyższe rejony polityki. Bardzo dziękuję. Grzegorz Dobiecki z Polsat News, autor programu To był dzień na świecie, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo.